Hej, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o dodawaniu kawy do piwa. Odpowiemy sobie na pytanie, czy te dwa napoje się w ogóle ze sobą łączą, jakich metod warto się trzymać i ile kawy dodano do znanych Wam komercyjnych polskich piw. Cześć, dzień dobry, z tej strony Paweł Wilczyński, browar domowy Wilczy Tabor. Witam Was bardzo serdecznie w materiale, który jest swego rodzaju preludium do kolejnych troszkę poważniejszych filmów, w których w praktyce zajmę się piwami z kawą. Dzisiaj natomiast mała zajawka i małe uporządkowanie faktów dla tych, którzy mniej lub bardziej w piwach z kawą już siedzą. Punktem zapalnym przyczyniającym się do powstania tego materiału, nie ukrywam, że był facebookowy, o dziwo bardzo przydatny spam, gdyż mnóstwo naprawdę streamów na Facebooku się odbywało właśnie w tematach kawy, czy też użycia kawy w piwie. No i bazując na tych informacjach, które tam poznałem i poszerzyłem w kolejnych dniach, ten film właśnie powstaje. Nie opieram się tylko na swojej domowej wiedzy, ale także na wiedzy baristów czy osób, które profesjonalnie ważą piwo z kawą. Pytanie numer jeden brzmi, jakiej kawy powinniśmy użyć? Kraj pochodzenia, gatunek, stopień wypalenia, to wszystko definiuje to, jakie parametry będzie miała kawa i jak bardzo unikatowa będzie jej odmiana. Odmiany między sobą różnią się znacząco kwasowością, intensywnością, a także niuansami w profilu aromatycznym. Jedna kawa będzie bardzo czekoladowo-orzechowo-karmelowa, druga zaś owocowo-kwiatowa. Już od tego momentu, pomimo że nie wybraliśmy jeszcze konkretnej techniki obróbki kawy, musimy zwrócić uwagę na to, co dana kawa, dana odmiana wniesie do profilu naszego piwa bazowego. I wcale nie musimy korzystać wyłącznie z kaw premium, czy tych należących do wyższych segmentów, bądź określanych mianem kaw trzeciej fali. Wystarczy, że kawa będzie świeżo wypalona, że będzie kupiona jako ziarnista, gdyż to da nam potencjalnie dużą jakość w piwie. Zdecydowanie polecam odrzucić wszystkie kawy już mielone, no chyba że zostały zmielone dosłownie chwilkę przed naszym zakupem. Co może nam bardzo pomóc w doborze właściwej kawy do naszego piwa? Na pewno kupienie kilku różnych kaw, zrobienie sobie krótkiego testu, czyli zaparzenia dość klasycznie, czyli wodą o temperaturze około 95 stopni Celsjusza na gorąco, a także zaparzeniu na zimno, o czym powiem w dalszej części materiału. To jak wykonać taki test zawarto fajnie w jednym poście z Piwo.org'a, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Często już na starcie, zarówno jeśli chodzi o spożywanie kawy samej w sobie, jak i dodatek jej właśnie na przykład do piwa, odradzane są kawy na przykład afrykańskie, a bardzo zalecane kawy pochodzące z Ameryki Środkowej czy też Południowej. Natomiast miejcie na uwadze, że nie ma czegoś takiego jak lepsze czy gorsze kawy. Mogą być zwyczajnie inne i trochę trudniejsze bądź łatwiejsze w użyciu. Natomiast to, na co warto na pewno zwrócić uwagę, to stopień wypalenia ziaren kawowca. Kawy jasno palone zastosowane w piwie mogą wnieść bardzo dużo trawiastości, roślinności czy też aromatów kojarzących się z zieloną kawą. Ci, którzy pili albo mieli okazję chociaż wąchać, wiedzą, o co chodzi. A także sporo kwasowości. Natomiast kawy bardzo mocno palone, takie, których używa się na przykład w espresso, mogą wnieść z sobą sporo popiołowości czy też ostrości. Dlatego też w większości metod, o których Wam dzisiaj powiem, polecam stosować kawy średnio palone. Kolejnym pytaniem, które warto sobie zadać, jest to, w jakiej formie kawę dodać do piwa. I zanim do tego przejdziemy, trzeba na szybko zmierzyć się z trzema kwestiami. Te kwestie są dość niezależne od metod tak naprawdę, więc uznałem, że warto się nimi zająć, zanim zmierzymy się już z samym tematem techniki, w jakiej będzie dodawana kawa. Pierwsza kwestia to rozdrobnienie ziaren. Ziaren możemy w ogóle nie rozdrabniać, możemy rozdrobnić je na grube, średnie i małe kawałki, możemy je także rozkruszyć bądź też rozłupać. Stopień rozdrobnienia oczywiście wpływa na poziom ekstrakcji aromatów kawowych. W skrócie, im drobniej rozdrobnimy ziarna kawy, tym bardziej intensywny, ale też ostry i potencjalnie wprowadzający nieprzyjemne nuty efekt uzyskamy. Natomiast im grubsze będzie ziarno, tym bardziej nijaki efekt możemy uzyskać, to znaczy z kawy nie wyekstrahuje się aż tak dużo, przez co zwyczajnie zmarnujemy surowiec. Kluczowy jest balans, który jest mocno zależny od metody, którą zastosujemy, a także urządzeń, które wykorzystamy. Przykładowo dla espresso bardzo duży stopień rozdrobnienia będzie najlepszy, natomiast dla wielu metod wystarczy, że ziarno zostanie średnio zmielone. Co bardzo istotne, ziarno powinno być zmielone na kawałki o jednakowej grubości, to zapewni równomierny średni poziom ekstrakcji z tych drobin. Równy poziom rozdrobnienia uzyskamy nawet dzięki budżetowym młynkom żarnowym, co ważne z regulacją, natomiast poleca się unikania młynków bazujących na ostrzach. Natomiast druga kwestia, o której chciałem powiedzieć, zanim przejdziemy do konkretnych metod, to kwestia zastosowania, bądź też nie, różnych urządzeń. Są metody, które nie potrzebują użycia żadnych konkretniejszych sprzętów, natomiast warto wspomnieć, że wiele z nich bazuje jednak na ekspresach przelewowych, ekspresach wysokociśnieniowych, dripperach, chemexach, french pressach, aeropresach czy kawiarkach.
Trzecia kwestia to ciecz, do której rozdrobnione bądź nie ziarna trafią. Ziarna kawy możemy wrzucić bezpośrednio do brzeczki lub piwa, bądź też do wody czy też wodnego roztworu alkoholu. Należy tutaj zwrócić uwagę na to, że środowisko, w jakim zachodzi ekstrakcja z ziaren kawy, jest bardzo istotne. I brzeczka piwna, czy też samo piwo, zazwyczaj mają parametry dalece optymalne do uzyskania prawidłowego jej przebiegu. Zdecydowanie najlepszym roztworem jest sama woda, dla której Specialty Coffee Association określiło standardy bazujące głównie na trzech następujących parametrach. Twardość ogólnej, która powinna się mieścić w widełkach od 50 do 175 mg na litr. Twardości węglanowej, której powinno być od 40 do 75 mg na litr. Oraz woda, najlepiej także, żeby miała od 6 do 8 pH. Zachowanie odpowiednich wartości tych parametrów ma kluczowe znaczenie. Odpowiednia zawartość węglanów, podobnie jak w piwie, stanowi bufor skutecznie hamujący przed nadmierną ekstrakcją niepożądanych substancji z ziarna kawy, a co za tym idzie, chroni przed nadmiernym zakwaszeniem naparu. Jeśli chodzi o twardość ogólną, to zbyt wysoka sprawi, że piwo będzie ciężkie i ostre, natomiast zbyt mała, kwaśne i nijakie. Oczywiście wartościami tych parametrów można się bawić, szczególnie w zależności od odmian kaw, które stosujecie, czy też metod, z jakich korzystacie. Natomiast myślę, że na start te wartości pozwolą Wam uniknąć najprostszych błędów. Możemy w końcu przejść do metod. I te metody tak roboczo sobie podzieliłem na gorące i zimne. Pierwszą metodą, na którą chciałem Wam zwrócić uwagę, jest zaparzenie bardzo mocno zmielonych ziaren w ekspresie wysokociśnieniowym. Da nam to kawę espresso bądź też ristoretto, czyli takie, które charakteryzują się bardzo dużą intensywnością. Dzięki użyciu tej metody uzyskamy zazwyczaj profil mocno czekoladowo-karmelowo-orzechowy. Na pewno plusem tej metody jest to, że uzyskacie bardzo mało płynu o dużej intensywności, przez co nie będziecie musieli znacząco rozwadniać swojego piwa. Druga metoda to zaparzenie mocno zmielonych ziaren w ekspresie przelewowym. I to, jak pewnie wiecie, jest metoda, dzięki której też podobny profil uzyskamy, to znaczy dużo nut takich, które się faktycznie często z kawą kojarzą w pierwszym odczuciu, czyli dużo tej czekoladowości, karmelowości, orzechowości. Jest to też o tyle fajna metoda, że można w krótkim czasie uzyskać bardzo dużo naparu. Natomiast z tej metody też trzeba umieć korzystać. Zbyt mocno mieląc ziarno możemy uzyskać efekt przeparzonej kawy. Co do tych dwóch wspomnianych, dość podobnych metod, zdania, która jest lepsza, są podzielone. Na przykład Moss Garden, czy wcześniej Rock Mill, korzystając z usług Coffee Desk, w których baristą jest Paweł Świderski, korzysta z metody przelewowej z uwagi na łatwość uzyskania dużej ilości naparu, a także ich zdaniem bardziej kompleksowy profil, także ze względu na większą świeżość niż przy odstanym espresso. Natomiast tutaj można się kłócić. Jestem ciekaw Waszego zdania, która metoda jest lepsza, ciekawsza także w samej kawie, a nie w życiu kawy w piwie. Natomiast teraz warto przejść do metod ręcznych, czyli z użyciem Chemexa, French Pressa, czyli po polsku zaparzacza, Drippera, czyli po polsku kroplownika, a także Aeropressu. Natomiast nie będę w tym filmie Wam tych metod szczegółowo opisywał. Myślę, że zrobię kiedyś o tym jakiś osobny materiał. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że w komercyjnym piwowarstwie jak najbardziej z powodzeniem stosowane były zarówno drippery, gdzie na pewno warto pochylić się nad metodą Tetsu Kasui, która poprzez wielostopniowe przelewanie zapewnia możliwość uzyskania konkretnego, zbalansowanego naparu kawowego, a także aeropresu. Stosując wszystkie z do tej pory wspomnianych metod zaparzania na gorąco, uzyskujemy wodny napar kawowy. Tenże gotowy napar najlepiej dodać do piwa już przy rozlewie, bądź też najwcześniej 48 godzin przed rozlewem. Warto nadmienić, że w warunkach domowych napary te można porcjować do samych butelek, a także jeśli korzystacie z refermentacji, to tenże napar można wykorzystać do rozpuszczenia w nim cukru, który posłuży do nagazowania piwa. Oprócz tworzenia osobnych wodnych roztworów kawowych, można kawę wykorzystać także w procesie gorącym ważenia piwa. W internecie znalazłem wiele postów traktujących o zastosowaniu ziaren kawy w procesie zacierania, gotowania, najczęściej gdzieś pod koniec gotowania, bądź też samego chłodzenia piwa. Są to metody dające dość losowe efekty. Tak jak wspomniałem, brzeczka piwna nie jest najlepsza do ekstrakcji z ziaren kawy. Stąd też niestety te metody wnosiły do piwa fucowatość czy też popiołowość. W końcu przechodzimy do metod zimnych, o których na pewno warto powiedzieć więcej. Pierwszą z nich jest dodanie całego bądź pokruszonego ziarna kawy bez obróbki cieplnej. Oczywiście można to ziarno zdezynfekować chemią bądź delikatnie potraktować je na przykład w piekarniku, choć nie zawsze jest to dobra opcja. Natomiast jak już się możecie domyślić, także nie jest to metoda optymalna, gdyż piwo, bo tutaj mówimy o dodawaniu już wprost do piwa, nie jest optymalnym środowiskiem do zaparzania kawy. Co często, szczególnie po dłuższym czasie, skutkuje pojawianiem się aromatów fasolowych, zielonego pieprzu i znacząco obcina niuanse aromatyczne specyficzne dla danego typu kawy, pozostawiając przy tym roślinność, paloność
i karmelowość. Druga opcja, o której chciałem powiedzieć, to maceracja ziaren kawy w mocnym alkoholu. Może to być jak najbardziej wódka, ale jeśli chcecie, to jakiś lepszy, droższy destylat. Metoda ta ma wielu swoich zwolenników, szczególnie jeśli chcemy dodać kawę do mocnych piw, bądź też chcemy przy okazji wprowadzić elementy kojarzące się z tymi destylatami, którymi tę kawę zalejemy. Co warto zaznaczyć, w alkoholu bardzo dobrze rozpuszcza się wiele związków, także tych zawartych w kawie. Dużym plusem tej metody jest to, że uzyskamy bardzo skoncentrowany, bardzo skondensowany napar alkoholowo-kawowy, a co za tym idzie, możemy strzykawką bardzo małe porcje porcjować sobie do butelek. Łatwo możemy też kontrolować to, jak bardzo nakawowane mamy piwo. Ja osobiście tego nie stosowałem, natomiast spotkałem się z opiniami, że daje to dość kwadratowy profil kawowy w piwie. I przechodzimy w końcu do cold brew. Mówiąc cold brew, mam na myśli bardzo szeroką grupę metod, które korzystają z ekstrakcji wodą o temperaturze pokojowej bądź niższej. Prostym i chętnie stosowanym od lat sposobem na wyciąganie na zimno aromatów z kawy jest zalanie zmielonych ziaren kawy w słoiku. Można to również wykonać w French pressie czy aeropressie, natomiast istotne jest, aby trzymać się odpowiednich proporcji stosunku między kawą a wodą. I tutaj źródła mówią różnie. Jedne mówią, że powinna być jedna część kawy do 4 części wody, inne mówią o jednej części kawy do 10 części wody. Ja przy cold brew do piwa skłaniałbym się jednak przy tej drugiej opcji, jednak musicie mieć na uwadze to, że taki napar Wam mocno rozwodni piwo. Jeśli wykonujemy tę metodę w temperaturze pokojowej, ekstrakcja jest bardzo szybka, wystarczy dosłownie kilka godzin, natomiast w temperaturze niższej, czyli takiej jaką macie w lodówce, lepiej zarezerwować trochę więcej czasu, czyli od 12 do nawet 24 godzin. Po tym czasie uzyskany napar dekantujemy z nadziaren, a dodatkowo najlepiej też przefiltrować uzyskany napar. Warto zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie narzędzia czy naczynia użyte w procesie były zdezynfekowane, a sama woda przegotowana. Jeśli tak nie było, to dla pewności można przed dodaniem cold brew do piwa spasteryzować je w temperaturze około 70 stopni. Pod przykryciem myślę, że nie powinniśmy zbyt wielu olejków, zbyt wielu związków aromatycznych z kawy stracić. Natomiast bardzo ciekawą, szczególnie zalecaną na przykład przez Justina Doggetta, z którym stream bardzo Wam polecam, metodą jest Kyoto Style Slow Drip. Używa się w niej najczęściej specjalnego drippera z dokładną regulacją przepływu. Chodzi o to, żeby przez zmielone ziarna kawy bardzo powolnie przepływały krople lodowatej wody. Jest to jednak na pewno sposób, który wymaga nieziemskiej cierpliwości. Niektóre źródła mówią o tempie spadania jednej kropli na ziarna kawy co kilka sekund. Co sprawia, że woda aż do uzyskania słusznej ilości naparu będzie musiała się przesączać przez ziarna kawy przez aż kilkanaście godzin. Zdaniem wspomnianego Justina zapewnia ona zdecydowanie lepszą ekstrakcję smaków i aromatów niż w przypadku stosowanych przez niego przez lata innych metod, a także ogromną klarowność i brak jakichkolwiek osadów, co również ma znaczący wpływ na smak kawy. Wspominanym często minusem metod cold brew jest to, że napar, który uzyskamy z jej użyciem, ma znacząco wyższą kwasowość niż w przypadku metod na gorąco, a także to, że potrzeba na nie troszkę więcej czasu, co akurat w domu nie powinno być znaczącym problemem. Bez wątpienia są to metody, dzięki którym nie uzyskamy w naparze intensywnej, ordynarnej goryczy i palności, a także łatwiej wyciągniemy te wszystkie subtelne nutki, na przykład owocowe czy kwiatowe, zawarte w ziarnie kawy, co w niektórych stylach piwnych może naprawdę zrobić fajną robotę. Natomiast w jakiej ilości używać kawy i jak długo powinna ona mieć kontakt czy to z piwem, czy z wodą? Tu Was nie zaskoczę, to wszystko zależy. Zależy to na pewno od stylu piwa, od tego jaką rolę w tym piwie ma kawa mieć, to znaczy czy ma zdominować profil, czy jedynie wprowadzić jakiś dodatkowy posmaczek, czy ma zmienić całkowicie jego balans, a także od samej metody zaparzania, zarówno tego ciepłego i zimnego. Natomiast przeanalizowałem praktykę zarówno baristów, jak i piwowarów domowych i teraz na ekranie powinniście widzieć tabelkę, która skrótowo przedstawia, w jaki sposób obchodzić się z kawą pod kątem ilości i tego właśnie, jak długo powinna ona ekstrahować, jak długo powinna leżeć w piwie. Tak naprawdę przewidzenie, jak dobrze dana kawa będzie balansowała się z daną bazą piwną, jest rzeczą trudną. Natomiast można przyjąć, że niezależnie od zastosowanej przez Was metody, do 20 litrów piwa będziemy potrzebować od 40 do 200 gramów ziaren kawy. Oczywiście pojawią się na pewno jakieś ekstremalne przypadki, kiedy tych ziaren będzie potrzebnych zdecydowanie mniej albo zdecydowanie więcej. Warto też dodać, że przy cold brew raczej lepiej korzystać z tych wyższych wartości. Natomiast do jakich stylów piwnych warto dodawać kawę? Jak powszechnie wiadomo, kawa świetnie sprawdza się we wszelkiej maści porterach czy stoutach, ogólnie ciemnych piwach, w których
no znakomicie podkreśla profil słodowy. W takich bardziej nietypowych zastosowaniach, ale również już znanych z rynku, kawa nieźle sprawdza się także w brown ale'ach, w milkshake IPA, czy też na przykład apach. A na przykład w takich Stanach nierzadkie już jest stosowanie ziaren kawowych przy Hellesach. I tutaj też znowu o tym Justinie muszę wspomnieć, który infuzował właśnie swoim cold brew Hellesy w USA. W witbirach, czy też piwach kwaśnych. Także myślę, że szczególnie w domu warto kawę dodawać do wszystkiego, eksperymentować, bawić się, szczególnie jeśli macie kilka litrów luźnego piwa, z którym nie wiecie co zrobić. Z drugiej strony warto, stosując kawę, pamiętać o paru rzeczach. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, że niektóre metody wprowadzą Wam trochę wyższą goryczkę, więc warto gorycz z chmielu obniżyć o te 5-10 IBU. Czasem przydatne może okazać się także wprowadzenie jakiejś większej kontry, jeśli chodzi o słodycz. Czyli po prostu użyć słodów, które zbalansują Wam kwaśność, czy też właśnie pewną popiołowość z kawy, bądź też dla wygładzenia efektu użyć na przykład laktozy. Kawa jest szeroko stosowana także w polskim piwowarstwie komercyjnym i tutaj bardzo fajna sprawa, że twórcy tych piw, zarówno pod kątem samej kawy, jak i pełnych receptur, chętnie dzielą się informacjami, jak stosowali kawy w niektórych swoich warkach. I teraz widzicie też na ekranie tabelkę, z której wynika, że szeroko stosowane w piwowarstwie komercyjnym w Polsce są jak najbardziej metody cold brew, espresso, czy też mocne przelewy tak zwane. Nie wszystkie z tych pokazanych na ekranie piw są jeszcze dostępne, natomiast myślę, że niegłupim pomysłem byłoby kupienie niektórych z nich po to, żeby dowiedzieć się, jaki efekt daje dana kawa i spróbować może powtórzyć efekt u siebie w domu. No dobra, ale tutaj dużo Wam powiedziałem, pewnie się zastanawiacie co dalej, które metody są najlepsze. I co mogę Wam powiedzieć? To co Wam powiedziałem w tym odcinku to jest totalny wstęp. Tak naprawdę metod jest mnóstwo, podejść jest mnóstwo. Tematów związanych z samą kawą, a z dodawaniem jej do piwa to już w ogóle jest tyle, że spokojnie można by o tym książkę napisać. Natomiast ja bazując na swojej wciąż małej, ale no postępującej ostatnio wiedzy na temat stosowania kawy w piwie, w tym momencie skłaniałbym się najbardziej chyba ku metodom takim. W przypadku piw, które już mają dość mocną paloność, skorzystałbym chętnie z espresso oraz metod pozwalających na uzyskanie naparu z użyciem drippera. W przypadku na przykład piw jasnych, niezależnie czy to są piwa kwaśne, z profilem troszkę belgijskim, czy też bardziej chmielowym, chciałbym skorzystać jednak z cold brew, najlepiej w tej wspomnianej wariacji Kyoto Style Slow Drip. I to tyle w tym odcinku, jeśli chodzi o merytorykę. Tak jak wspomniałem, na pewno to nie jest moje ostatnie słowo, na pewno to nie jest ostatni film w tym temacie. Mam zaplanowane warki White Stouta, czyli jasnego piwa, które ma smakować jak Riz, ale uzyskam to głównie dzięki udziałowi kawy, nie będę stosował żadnych słodów palonych. Chcę także uważać apę z kawą, milkshake IPA z kawą, a także myślę, że skuszę się na jakiegoś kwasu z kawą, bo nigdy czegoś takiego nie piłem. Swoimi spostrzeżeniami związanymi z łączeniem fascynującego świata kawy z piwowarstwem domowym na pewno bardzo chętnie się z Wami będę dzielił. Piszcie w sumie, co sądzicie o tych wszystkich przekazanych w tym filmie informacjach, a także zachęcam do dzielenia się swoimi doświadczeniami czy pomysłami a propos piw kawowych. Napiszcie w sumie, czy jesteście w tej chwili team espresso, team cold brew, czy może team ziarno. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do oceniania tego filmu, także obserwowania kanału. Na razie.